Tekst manny na 1 sierpnia. Śmierci, życie są w mocy języka. Przypowieści Salomonowe, rozdział 18, werset 21. Komentarz parałzyjny. Wpływ języka przewyższa wpływ wszystkich innych członków naszego ciała razem wziętych. Kontrolowanie go w służbie Pana jest więc najważniejszym zadaniem członków Jego ludu w związku z ich śmiertelnym ciałem i Jego służbą na rzecz Pana. Jak często kilka słów miłości, uprzejmości i pomocy zmieniało cały bieg ludzkiego życia. Jak często miały one wpływ na kształtowanie losów narodów. Jak często złe, nieuprzejme i oszczercze słowa powodowały wielką niesprawiedliwość, odbierały dobre imię i tak lub, jak oświadcza apostoł, zapalały koło życia, pobudzały skłonności upadłej natury, przepisteł. Budząc namiętności, konflikty i wrogość, których początkowo nikt by się nie spodziewał. Nic dziwnego, iż oświadcza on że takie języki są zapalane od ognia piekielnego, gechenny, w której śmierci. Reprint numer 2442 Komentarz epifaniczny W Piśmie Świętym język symbolizuje wiedzę, prawdziwą lub fałszywą, wyrażoną w mowie. Myśl tego tekstu, iż życie jest w mocy języka jest więc zgodna z napomnieniem Jakuba. Z cichością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze. Myśl, że śmierć jest w mocy języka pozostaje w harmonii z wypowiedzią Świętego Pawła na temat fałszywych nauczycieli, iż ich mowa pożera jak rak. Rzeczywiście powinniśmy strzec swoich myśli i wypowiedzi, gdyż one przynoszą życie lub śmierć, nam i naszym słuchaczom. Obecne niedole świata i jego przyszłe szczęście są ściśle związane z mową, dobrą i prawdziwą lub złą i fałszywą. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 12, Werset 4. Niechajże Pan wytraci wszystkie wargi pochlebne, i język mówiący rzeczy wyniosłe. Psalm 34, Wersety od 12 do 14. Pójdźcież synowie, słuchajcie mnie, bo jaźni pańskiej was nauczę. Któż jest, co chce długo żyć, a miłuje dni, aby widział dobra? Strzeż języka twego od złego, a warg twoich, aby nie mówiły zdrady. Psalm 140 werset 4. Zaostrzają język swój, jako wąż, ja drzmi pod wargami ich. Psela. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wersety 36 i 37. Ale powiadam Wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny, albowiem z mów Twoich będziesz usprawiedliwiony i z mów Twoich będziesz osądzony. Rozdział 15, wersety 18 i 19. Ale co z ust pochodzi? Z serca wychodzi, a toć pokala człowieka. Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, przeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Jakuba rozdział trzeci wersety od pierwszego do trzynastego. Niechaj was niewiele będzie nauczycielami, bracia moi. Wiedząc, że cięższy sąd odniesiemy, albowiem w wielu upadamy wszyscy. Jeśli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodzy trzymać i wszystko ciało. Oto koniom wędzidła w gęby wprawujemy, aby nam powolne były i wszystkim ciałem ich kierujemy. Oto i okręty, choć tak wielkie są i tęgiemi wiatrami pędzone bywają, Wszak i najmniejszym sterem bywają kierowane, gdziekolwiek jest wola sternikowa, tak i język mały jest członek, wszakże bardzo się wynosi. Oto maluczki ogień, jako wielki las zapala. Język jest ogień i świat niesprawiedliwości, tak ci jest postanowiony język między członkami naszymi, który szpeci wszystko ciało i zapala koło urodzenia naszego. I bywa zapalony od ognia piekielnego. Albowiem wszelkie przyrodzenie i dzikich zwierząt, i ptaków, i gadzin, i morskich potworów bywa okrócone i jest okrócone od ludzi, ale języka żaden z ludzi okrócić nie może, który jest nieokrócony złe i pełne jadu śmiertelnego. Przez Niego błogosławimy Boga i Ojca, i przez Niego przeklinamy ludzi. Którzy na podobieństwo Boże stworzeni są, z jednychże ust wychodzi błogosławieństwo i przeklęstwo. Nie tak ma być, bracia moi. Izali zdrój z jednego źródła wypuszcza i słodką, i gorzką wodę? Izali może, bracia moi. Figowe drzewo przynosić oliwki, albo winna macica figi. Tak żaden zdrój słonej i słodkiej wody oraz nie wydaje. Jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami, niech pokaże dobrem obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości. Rozdział pierwszy, werset dwudziesty szósty. Jeśli kto między wami zda się być nabożnym, niekie uznając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest. Przypowieści Salomonowe, rozdział dziesiąty, wersety dwudziesty. 21 i trzydziesty pierwszy. Trebro wyborne jest język sprawiedliwego, ale serce niezbożnych za nic nie stoi. Wargi sprawiedliwego wiele ich żywią, ale głupi dla głupstwa umierają. Usta sprawiedliwego rozmnażają mądrość, ale język przewrotny będzie wycięty. Rozdział jedenasty, werset trzydziesty. Owoc sprawiedliwego jest drzewo żywota. A kto naucza ludzi, mądry jest. Rozdział szesnasty, werset dwudziesty siódmy. Człowiek niezbożny wykopuje złe, a w wargach jego jako ogień pałający. Rozdział osiemnasty, wersety od czwartego do ósmego. Słowa ust męża mądrego są jako wody głębokie, a źródło mądrości jako potok wylewający. Niedobra to mieć wzgląd na osobę niezbożnego, aby był podwrócony sprawiedliwy w sądzie. Wargi głupiego zmierzają do sfaru, a usta jego do bitwy wyzywają. Usta głupiego są upadkiem jego, a wargi jego sidłem duszy jego. Słowa obmówcy są jako słowa zranionych, a wszakże przenikają do wnętrzności żywota. Drugi Tymoteusza rozdział drugi wersety od 23 do 25. Chroni się też gadek głupich i nieumiejętnych, wiedząc, iż rodzą zwady. Ale sługa pański nie ma być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko wszystkim, sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie znaszający, który by w cichości nauczał tych, Którzy się sprzeciwiają, owaby im kiedy Bóg dał pokute ku uznaniu prawdy? Rzymian rozdział dziesiąty, wersety czternasty i piętnasty. Jakoż tedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? A jako uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jako usłyszą bez kaznodziei? Jakoż też będą kazać, jeśliby nie byli posłani? Jako napisano, o jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Drugi Koryntów rozdział drugi, werset 16 Tym ci wonnością śmierci na śmierć, ale onym wonnością żywota ku żywotowi, lecz do tego, któż jest sposobny. Efezów rozdział 4 werset 29 Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeździ, która jest dobra, ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. Kolosensów rozdział czwarty, werset szósty. Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, jakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. Pieśni 116 70, 164, 200, 210, 154, 315. Wiersze Brzasku, 243. Oczyśćcie drogę. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5517. Pytania, jakim rodzajem mocy posługiwał się mój język w tym tygodniu? jakie temu towarzyszyły okoliczności i wyniki. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.